Hej, siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek. Witam was znów na modpaku z Feed the Beast, na modpaku Dairus 20. I tak, znowu stoję przy tej maszynce, czyli w sumie to, co robiłem przez ostatni odcinek, okazuje się, że nie działa tu na serwerze, jakbym chciał, żeby działało. O dziwo, na singlu naprawdę to śmiga. Tak, wiem, teraz tutaj nie ma klocuszka, nie wiem, proszku, czy tam tego przewodu, ale to specjalnie, żeby to przestało chodzić. Jeśli chodzi o manę, no to troszeczkę podrasowałem, dorobiłem sobie te tutaj wyświetlisz się? Prawie. Może mam książeczkę, to wam przeczytam. Tak. Generating Flora i Nightshade. O właśnie. Ci goście produkują manę wtedy, kiedy Dale Bloom nie potrafi. Czyli generalnie mówiąc, jak jest ciemno. Zatem manę generujemy teraz dwa razy więcej. Mam oczywiście plan, jak wygenerować jej naprawdę sporo za pomocą innych maszynek, znaczy maszynek kwiatuszków. Tak, to jest troszeczkę inna mechanika. Jednak to trzeba naprawić, bo to nie działa. I jak to naprawić? Mam już na to rozwiązanie. W zasadzie będą potrzebne te dwa bloki i małe przemodelowanie. Tak więc ja wam teraz pokażę w sumie, jak to naprawić, bo zakładam, że część z was, która mnie ogląda, na pewno będzie chciała zrobić coś podobnego. Zatem oczywiście ja nie mam nic przeciwko, żeby coś takiego zrobić. Gdzie ten piston? O, tam, okej. Możecie, czemu nie? Jednak to na serwerze może wam nie zadziałać, to co aktualnie widzieliście. Dlaczego? No cóż, przed chwilą tłumaczyłem. Mówiłem, że nie działa. W zasadzie... Kurczę, czy ja wam powiedziałem, czemu to nie działa? Dobre pytanie. Zatem, okej. Nie działa to głównie dlatego, że jest tutaj jakby lag większy lub mniejszy. Zatem nie wszystko będzie śmigało tak jak na singlu. Jedyne, co trzeba teraz będzie zrobić, to zbudować to od nowa, nie? Takie tam jedyne małe. Tutaj jest sam muffer. Tak więc, tego gościa więcej już potrzebować nie będę. Oszczędność energii. Tego gościa też nie będę potrzebował. Znowu oszczędność energii. Kurczę. Tyle rzeczy. Czy ja mogę... Okej, pakujmy to wszystko tu. Dobra, to poleci sobie na dół. Tego gościa też weźmiemy, także ci dwaj nie będą potrzebni. Oszczędność energii będzie na pewno dużo większa niż była. Jeśli chodzi tutaj o energię... O, to my sobie ją poprowadzimy od dołu. Nie będzie konieczne pakowanie tego wszystkiego od góry. Tak więc... O, będzie potrzebny klucz. Mam klucz? Mam klucz. Sio. Ty też sio. I tu się. Okej. Także teraz tylko trzeba będzie pousuwać. Wiem, kurczę, tyle się narobiłem. Kama, no serio, tyle roboty z tym było. Cały odcinek na to poszedł. A co się okazuje? Nie, to nie będzie działać. Po co? No właśnie. Ten gość też nie będzie potrzebny. Tak więc wszystkie redstone'y nam się zwrócą. Miałem oczywiście już tutaj naprawdę różne modele, próbowałem z zwykłym proszkiem i okazuje się, że lepiej łapie niż ten. Nie wiem, czy to spowodowane lagiem, czy jak. I to przez to, ale waniliowy proszek lepiej się sprawdzał. To mnie troszeczkę zaskoczyło, nie powiem, że źle, miło. Serio, miło mnie to zaskoczyło, ale kurczę no... Tyle roboty. No dobra, już wiem. Przestań zrzędzić szybko. Marudzisz od początku odcinka, to tak nieładnie. Dobra, macie zupełną rację. Okej. Tak, troszeczkę tego jest. Nie wiem, czy to całe teraz usuwać na odcinku. Ne, może zajmę się tym później, co? Byłoby chyba tak znacznie lepiej. Dobra, to w sumie zacznijmy układać to, co trzeba będzie poukładać. Czyli tego gościa... pomyślmy. Tego gościa będzie można dać...
Jeżeli tu dam beczuszkę, którą właśnie bym musiał wyciągnąć. O, to jest ta beczka, która przewędrowała z nami tyle odcinków, a nigdy nie została użyta. Dam sobie tu tą beczuszkę, no nie? I ta beczuszka powinna zbierać już surowce. No, przynajmniej kamień. Okej. Jest, jest. To jeszcze to weźmiemy. I nic więcej nie mamy w inwentory, bo wszystko w sumie znalazło się w plecaku, ale okej. Tu się wszystko ładnie zbiera. Nie będę na razie przypakowywał, bo to nie ma sensu. Chociaż można by tego boczku. Hej, czy ja ci mogę kluczem? Nie. Dobra. Nie tak. To tak. Come on. Okej. Tu. Ty. Tak. Nie. To. O, dobra. Ustawię to sobie na boku i będę lepiej widział. Oj, gdzieś to spadło. Kurczę, strasznie nieporadny jestem dzisiaj, no. Prowadzone? Okej, niech tak będzie już. Nie będę tego zmieniał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zatem, co jest potrzebne? Będzie potrzebny nam taki jakby mini komputerek. Ten gość się nazywa Machine Inventory Manager. Teraz macie napisane na górę, na górze. I ma on taki ciekawy interfejs. Naprawdę okazało się, że Steve's Factory Manager ma naprawdę bardzo fajne, ciekawe rzeczy i powinienem był już wcześniej się temu przyjrzeć. O, teraz to jeszcze tutaj. I kurczę, nie zrobiłem tego, a powiem wam szczerze, trochę żałuję. No dobra. W każdym razie, tutaj mamy źródło kamyczków. Tutaj mamy nasze bloczki, znaczy tu będzie kładło i niszczyło bloczki. Tutaj będzie w ogóle się wszystko pokazywało, może tak? A tutaj... Gdzieś mogłem to przemieścić, kurczę, no. Pomyślę. Nie, dobra, niech tak będzie. A tutaj damy sobie skrzynkę. Dlaczego tutaj? No cóż, dlatego, że musi być obok, żeby ten komputerek wszystko mógł zarejestrować, co tam obok niego jest. To nam troszeczkę ułatwi sprawę. Dobra, skrzyneczka jest, jest. Połóżmy sobie ją zatem. Na przykład, powiedzmy tu. Czemu nie? Będzie przejście z tej strony. I przejdźmy może zatem do zaprogramowania tego. Myślę, że potrzeba mi całkiem nowej koncepcji, bo to, co przed chwilą chciałem zrobić, jednak nie działałoby w ten sposób, jakbym chciał. Więc to, co muszę zrobić, to poustawiać wszystko na nowo. Tak, wiem, to jest strasznie męczące i co ja w ogóle sobie myślę, ale okej. Tu ma być block placer. To już wiem na pewno. On tutaj teraz będzie zbierał kamyczki. Proszę, dorzucimy mu troszeczkę nawet. Co jeszcze trzeba zrobić? No to kurczę, muszę jednak mu dostarczyć tą energię. Czy tam była woda? Nie. Tu nie było wody. Woda była niżej. Zatem podłączmy się. Powiedzmy tutaj. Aha, okej. Zadziałało. Super. To teraz co muszę zrobić, to jeszcze raz sobie ustawić. O, blok. O, nie, inaczej detektor. Nie blok, tylko detektor blok. Jak ty się nazywałeś? Block gate, właśnie. Ja już tu strasznie wymyślam. Tylko jak ciebie się ustawiało? Trzeba być zwróconym. O, właśnie. W odpowiednią stronę. Zatem. Podejście kolejne. Skrzynce mówimy, jednak pupa. Jednak koncepcję zmieniłem podczas teraz odcinka. No kurczę, wiecie, no ja tak buduję. Buduję coś według jakiegoś schematu, po czym stwierdzam, że hej, to się da zrobić lepiej. Dlaczego by tego nie zrobić lepiej? Zatem, od początku, bo przed chwilą próbowałem to nakręcić, prawdopodobnie to wytnę, to co teraz tam próbowałem wykminić. Zatem, od nowa, co musimy mieć? To tak, trigger, input i output. Proste, trzy rzeczy. Nic więcej. Input. Jak musi być ustawiony? Musimy mieć ustawiony block gate.
Jeżeli się nie mylę, to tu muszę chyba wybrać up, chociaż można chyba też down. Nie wiem, deactivate. No właśnie. To jest już bez zmian, jeżeli to klikniemy. Mamy wolną rękę, blacklist, czego nie chcemy, to nie chcemy, cobblestone'a. Także to musimy mu zaznaczyć, że to jest czarna lista. A biała lista to by było, że tylko to przechodzi, więc tak, musi być czarna zaznaczona. Tutaj wyjście. Wyjście właśnie, i tu się przyda ta skrzyneczka, o której mówiłem wcześniej. Musimy w końcu gdzieś te itemy wszystkie upchnąć, no nie? Tak więc tu sobie dam skrzyneczkę. Tam od dołu będziemy wysysać wszystkie itemki, także z tym się pożegnamy. Output, inventories, o właśnie, jest skrzyneczka, proszę bardzo. Tutaj też nieważne, gdzie ona będzie. I w sumie można dać blacklistę na jakikolwiek item, jaki tam chcemy, jednak ja chcę wykopać wszystko, zatem nie będę precyzował, czego nie chcę zobaczyć. Zatem jeżeli dobrze to skonfigurowałem... No właśnie. Jeżeli cokolwiek tu się pojawi, zmieni się... Zmieni się. No właśnie, teraz było piękne uranium. Zostanie skasowane, block placer nada nam tutaj itemek. I znowu kolejny mamy w skrzynce. Hell yeah, w końcu działa. Jedyne co w sumie muszę teraz zrobić, to podłączyć się tu. I dać sound muffery, bo to jest strasznie głośne. Okej, teraz kompletnie nic nie będzie słychać z tego regionu. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Po prostu, nie słychać. Generalnie byłoby źle, jeżeli chodziłyby u mnie w okolicy creepery. Jednak nie chodzą. Jeżeli pamiętacie, na pewno ktoś pamięta. Może ktoś mnie ogląda. To ustawiałem Magnum Torch, o, Magnum Torch ustawiałem. I one zapobiegają spawnowaniu się jakiegokolwiek typu mobków, które nas mogą zabić. Jej! Dobra, pozbierajmy to wszystko. Straszny bałagan się tu zrobił na dole. Próbowałem prowadzić najróżniejsze ścieżki. Jedne były ok, inne mniej ok. Generalnie tak, ta kluska tutaj musi zostać. Ona po prostu trzyma w środku wodę. Zebrałem, ok. Więc teraz jeszcze sobie chwilkę z wami pogadam, zniszczę tą skrzynkę. I co za chwilę zrobimy, to podłączymy nasz system. Zapomniałem. Zapomniałem, że tu było troszeczkę ciekawych rzeczy. Okej, dajmy sobie... Nie to... To też nie, to nie... O, to. Kamień. Nie to, to nie jest kamień. Kamień? Kamień? Halo? Ej, gdzie polazłeś? Kamyczku. No, kamień mi zjał, no. Patrzcie. Okej, cały kamień poleciał. Tu zostało nam jakieś troszeczkę itemków. Jedynie co za chwilę zobaczymy, o właśnie, to puste źródełko. Strasznie dużo many na to poleci. Ogrom, mówię wam. Jednak jeżeli zostawicie takie coś na serwerze, gdzie serwer chodzi cały czas, ustawicie sobie chunk loader, no to wiecie, zawsze będziecie i tak do przodu. Dobra, gdzie tu mamy tą skrzyneczkę? W ogóle to można by zabudować, no nie? Strasznie po prostu wygląda taka dziurawa podłoga. Okej. Lepiej. Przy okazji ten system jest znacznie mniejszy. W sumie na dobre nam to wyszło. Skrzyneczko, gdzie jesteś? Tu jesteś. Okej. Zatem równo z kabelkiem można by poprowadzić... O, nie tu. Kabelek, który będzie zbierał nam te itemki. W sumie nic prostszego. Tylko tak, gdzie mamy... Oho, tutaj ten gość właśnie. To on może to nam zrobić. A gdyby tak dodać kolejny Ender Receiver. Co wy na to?
Bo jeżeli mamy już tu jeden, może da się podłączyć drugi. Dla bezpieczeństwa spróbowałbym jednak podłączyć się tam kolejnym takim właśnie urządzonkiem. Ale czy ja wiem, czy to będzie nam potrzebne? W przerwie podczas kraftowania Ender Receiverów i transmitterów chciałbym wam zademonstrować maszynkę, którą widzieliście już wcześniej. I tak, ona działa. I działa bardzo dobrze. Sami zresztą zobaczcie, jeżeli wrzucę tu dyrt, o, znowu się to uruchomi. I cóż? No, zamień się. O, właśnie, zamienił się. Czeka teraz znowu, aż zmieni się ten bloczek. Pyk, i znowu, jestem na singlu i to działa, come on. Jak widzicie, naprawdę to wygląda tak samo. Tak samo, jak widzieliście wcześniej u mnie na multi, także tu sobie wykminiłem tą całą maszynerię i... No cóż, chciałem wam tylko to pokazać, żeby nie było, że mój mechanizm tak naprawdę nie działał. A tak się go zawiesza. Przed chwilą mogliście pooglądać, co tam się działo u mnie na singlu, a teraz wracamy z powrotem na multi, które w zasadzie jest i tak moim singlem, bo siedzę tu sam. No ale dobra, pomińmy ten fakt i przejdźmy do zabawy, w której oczywiście brakuje mi rzeczy. He. Gdzie mam transfer nody? Dobra, czy będę musiał to robić? Czy to dużo kosztuje? Bo już nie pamiętam. Tu was mam. Nie jest tak źle, dobra. Skoczmy zatem na szybko do domku. Ja wiem, dobra, już nie będę wycinał, bo robię te wycinki co chwilę i uwierzcie mi, że szukanie potem, gdzie to co trzeba było wyciąć na nagraniu, nie zawsze jest fajne. Zatem skraftujmy to razem. Co wy na to? Tak raz po prostu. Chwilka, gdzie to zgubiłem? Tutaj. Czy ja to już mogę całe skraftować? Nie, potrzebna będzie mi skrzynka i potrzebne mi będzie... Co tam było? Coś ważnego, nie? A, no tak. Tadam! Gotowe. Chociaż... Jest druga skrzynka. Dobra, mamy zapas na dłużej. Crafting jest całkiem przyjemny. Przynajmniej tego. Mam zamiar też kiedyś rozwinąć Applied Energetics, żeby już kraftowało, wiecie, no, za mnie. To by było znacznie milsze, ja wiem, użyteczniejsze. Ja nagrywam, on tam już coś robi. Coś z tych rzeczy. Oho, okej, okay. Tin ore jest. W sumie niepotrzebnie dorobiłem aż tyle, ale na ten moment na pewno nie. Na pewno niepotrzebnie, ale później już jak najbardziej. Jedyne, czego zapomniałem zrobić, to podłączyć się... A w zasadzie nie podłączyć, kurczę, co ja mówię. Podłączyć, będę się podłączał tutaj. Szybek, ale to nazwałem, ok. Musimy sobie nazwać za pomocą oczywiście expa odpowiednio nasz nadajnik i odbiornik. Także podpiszmy to sobie jak ostatnio. Gdzie jest kowadło? O, tutaj. Okej, okay, jak by cię tu nazwać? Szybek? To na pewno, nie? To jest takie bardzo, bardzo istotne. Tylko jakby nazwać tę właśnie sieć? To raczej nikt nie boję się tego, że ktoś mi przejmie te itemy, ale wiecie, żebym miał to jakoś poukładane. Proszę, prawie jak Oreo, ale będzie po prostu Ore. Piękna, krótka nazwa. Czy ja mogę ją skopiować? Pewnie, że mogę. Super. Tadam! Teraz możemy się podłączyć. I jeżeli nie będzie żadnego konfliktu, jeżeli te transfer nody będą mogły przyjmować dwa odbiorniki jednocześnie, będzie miodnie. Dobra, zobaczmy zatem. Tutaj musi iść odbiornik. Ore. Super. Ile tu jest nietoperzy, matko? Transmitter. I... Hello. Czemu nie działasz? Wiem, że lubisz działać. Czemu tego... Hej, czy ty masz afro?
Ej, to jest Afrokeralica. Spoko. Dobra, zobaczmy. Tu trafiło Teen Or, to na pewno. Nie wiem jak tam zresztą. Kurczę, nic więcej tu nie chce przylecieć. Pytanie. Dlaczego? Raczej tu nie powinno być żadnego sygnału redstone. No ale dobra, skoro to nie działa w ten sposób, to zabierzmy nasz odbiornik. Odbiornik, ojejku. Jakoś tak dziwnie to teraz wymówiłem. O, tego gościa jeszcze. Ty będziesz jako podstawka. Tak. Chociaż może lepiej, jeżeli podłączę go bezpośrednio. Pom. Pom. I pom. Czy ty teraz będziesz odbierał itemy? Okej, odbiera. Zatem możemy to zostawić w ten sposób. Można by też zrobić w nieco inny, który nie byłby złym rozwiązaniem. Powiedzmy, że podłączymy go. Okej, chodź tu. O, w ten sposób. Tak, żeby po prostu w razie czego nie zasysać jakichś itemów, wiecie, z innej strony. Na przykład jeżeli zaczniemy stawiać więcej dysków, o. Jeżeli takie dyski by były zasysane do systemu, byłoby to troszkę niewygodne. Ja wiem. Dobra, w takim razie, okej, zaczynamy pobierać już wszystkie złoża, które tu nam się wygenerują. Zatem jej, naprawiłem i działa. Supi, super, super. Matko, co to było przed chwilą? Czemu ja tak kaleczę to nawet po polsku nie było. Oh, come on. Szybku, ty jesteś po prostu masakryczny dzisiaj. Rozświetlmy to trochę. Za dużo gacków tutaj lata. I co jeszcze można by zrobić, to zabawić się z End of Flame'em. Jednak, czy zrobię to teraz? Nie, zrobię to chyba następnym razem. Tak. Dobra, następnym razem zajmiemy się już End of Flame'em, ale to tylko tak wiecie, króciutko poukładam to z wami i zajmiemy się czymś jeszcze, oprócz botanią. Oprócz botanii, o. Bo tak, po pierwsze dzisiaj kaleczę polszczyzny, kaleczę mowę i to strasznie. I nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Po drugie, będę musiał i tak się zająć generacją many. Po trzecie, nie wydaje mi się, aby wszyscy byli zafascynowani botanią, chociaż sami zobaczcie jak bardzo to jest użyteczny mody. Come on. Dobra. To ja dzięki za obejrzenie powiem, tak, o. I jako nietoperz polatam sobie z innymi nietoperzami, których mi już tu nawiało. Chociaż został tylko jeden.